skaczek. Jak przebiegł, komu żeśmy pomogli, jakie było zaangażowanie i padł rekord. Tak jest. No, zaczniemy od rekordu może. No, rekord padł. Sam jestem pod wrażeniem tego rekordu. Udało nam się przekazać Stasiowi motyczce, a w zasadzie rodzicom jego, 25 tysięcy złotych na leczenie, na rehabilitację i uważam, że jest to wspaniały wynik. Komu pomagaliśmy? Stasiowi. Staś choruje na rzadką bardzo chorobę genetyczną, chorobę, której nie da się wyleczyć, ale można pomóc mu żyć z tą chorobą i trwać w tej chorobie i walczyć z tą chorobą. I taki sens miała to zbiór. Siła tkwi w jedności i w ilości. Zdecydowanie tak. No, powiem tak, jestem pod wrażeniem tego, co zrobili nasi Bielczanie, bo to tak naprawdę ich praca, ich dobre chęci, ich zaangażowanie, ich chęć bycia razem wspólnie na pikniku, jakim jest wyścig kaczek. Myślę, że to jest fajne i godne uznania. Już zapraszamy na październik. Tak, zapraszamy na październik, zapraszamy na Centrum Dialogu. Mamy przewidzianych świetnych gości. Mamy reżysera Krzysztofa Zanuckiego. Mamy świetnego eksperta od spraw Chin, profesora Bogdana Góralczyka, świetnego mówcę. Mamy profesora Wawrzyńca Konarskiego, tradycyjnie, rektora Akademii Wistula, no i profesora Arkadiusza Stępina. Dodajmy, bo często o to ludzie pytają, Centrum Dialogu jest otwarte. Każdy, kto być może, kogo być może zainteresują poszczególne nazwiska naszych prelegentów, zapraszamy do hotelu Polonia. Zdecydowanie tak. Nazwiska, temat, zapraszamy do wspólnej dyskusji. Myślę, że nasze spotkania mają jeden wspaniały walor, ponieważ to nie jest wykład ex cathedra tak naprawdę. My możemy z uczestnikami dyskutować, zadawać pytania, możemy się nie zgadzać. One mają swoją własną dynamikę, swój własny temperament, one są żywe, pozwalają wszystkim w tym uczestniczyć. Temat jeszcze tego centrum, 16 już centrum. Homo sapiens na krawędzi, ze znakiem zapytania. I propozycje wybiórcze poradzenia sobie z tym problemem. Prezydent od 10 minut. Od 10 minut. Ale przygotowywałam się do tej roli. Przygotowywałam się już, kiedyś byłam prezydentem i teraz moi koledzy postanowili powierzyć mi tą funkcję ponownie. Dużo planów mówić na kolejny rok? Dużo, bardzo dużo. Poza stałymi imprezami, czyli wyścigiem kaczek, Centrum Dialogu, czy naszym rotariańskim festiwalem Nalewek. Mamy też w planie bardzo dużo innych projektów i mam nadzieję, że uda nam się je zrealizować. Wydaje wiatr w żagle to, że poszczególne inicjatywy, które prowadzicie, wspomnę właśnie wyścig kaczek, który zakończył się rekordem, dodają wiatr w żagle. Dodają. Jeśli się widzi takie zaangażowanie mieszkańców, jeśli się widzi takie zaangażowanie ludzi, którzy nie mają z tego nic kompletnie, tylko satysfakcję, zaangażowanie nas wszystkich i efekt tego jest taki, że płynie stado kaczuszek żółtych rzeką i są pieniądze na konkretny cel, na konkretne dziecko mieszkające w naszym mieście, to dla takich właśnie chwil warto być w każdej organizacji charytatywnej, ale w Rotary szczególnie. Na koniec panią Anię poproszę, panią prezydent, poproszę o przypomnienie nam tego hasła waszego rotariańskiego. To już dopadło hasło. Tak, hasło rotariańskie brzmi służba ponad korzyści własne, czyli pomagamy, nie zważając na to, ile poświęcamy na to swojego prywatnego czasu. Oczywiście nie mamy z tego żadnych finansowych profitów. Robimy to tylko i wyłącznie społecznie w ramach swojego wolnego czasu, w ramach swoich jak gdyby chęci, których nam już od 15 lat nie brakuje i pojawiają się nowe inicjatywy, nowe pomysły i na pomoc lokalną, i na pomoc zagraniczną. I mam nadzieję, że jeszcze tak potrwamy przez kilka ładnych parę lat. Pani prezydent radio mi proszę pani dobrego danego roku rządzenia. Bardzo dziękuję.